Dzień dobry. Witamy Państwa na 23. Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Dzisiejszy pokaz pod tytułem Chemia jest wszędzie. Przygotowałem łącznie z panią doktor inżynier Edytą Kucharską i z panem doktorem Adamem Zającem. A ja nazywam się dr Wojciech Sąsiadek. Witamy i zapraszamy. Ze względu na to, że część doświadczeń, które chcemy dzisiaj zademonstrować, trochę brudzą, to najpierw przedstawimy dość takie doświadczenia łagodne, lajtowe, a później przejdziemy do coraz bardziej może spektakularnych, ale też właśnie śmierdzących. Gdybyście byli na miejscu, to moglibyście to zobaczyć i poczuć na własnej skórze i nosie, a tutaj niestety w tej wersji trochę mniej. Jeśli chodzi o pierwiastki, to większość w układzie okresowym to są metale. Metale są dość powszechne w przyrodzie, niektóre bardzo, niektóre inaczej i są w śladowych ilościach. Tutaj przedstawimy kilka metali, zresztą myślę, że w większości wam znanych. Tu są wióry magnezowe. Magnez, no, teraz chyba większość osób kojarzy z suplementami diety czy z preparatami, które uzupełniają niedobory magnezu. Proszę nie mylić magnesu z magnezem. Magnez jest pierwiastkiem o symbolu Mg, zaś magnez to są różne najczęściej stopy, które wykazują właściwości magnetyczne. Magnez pali się, dając bardzo jasny płomień. Towarzyszy mu bardzo wysoka temperatura. Ten dymek, który się unosi i to, co zostaje, to jest głównie tlenek magnezu MgO. Jeśli chodzi o różne reakcje, zwłaszcza zachodzące w różnych stanach skupienia, to należy o tym pamiętać, znaczy w różnych fazach, jeśli reagenty są w różnych fazach, należy o tym pamiętać, że czym większe jest ich rozdrobnienie, tym reakcja przebiega szybciej, bo wtedy kontakt jest większy tych substancji. Tu jest akurat pył glinowy, czyli zwyczajowo mówiąc pył wykonany z aluminium. Ja tu wsypię w płomień palnika. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście drutu aluminiowego nie udałoby nam się zapalić tutaj w żaden sposób, a oczywiście pył wsypany w płomień daje bardzo jaskrawy błysk. Oczywiście te zjawiska, zarówno magnez, jak i pył glinowy, wykorzystuje się choćby w fajerwerkach. Tutaj, jeśli chodzi o jeszcze inne metale, które ja tu chcę wam zademonstrować, to tu mam proszek żelazny, czyli po prostu pył żelaza. Widać nawet, że jest magnetyczny, bo czubek, nóż jest magnetyczny i widać, że układa się zgodnie z liniami pola sił, a w płomieniu oczywiście daje kaskadę iskier. Także podobnie jak z aluminium, czyli chemicznie mówiąc z glinem, nie udałoby nam się tej reakcji przeprowadzić dla jakiegoś drutu. Nie zapali się, a proszek jak najbardziej takiej reakcji ulega. Tu jeszcze mam żelazo, a konkretnie stal, bo stopem żelaza z węglem, z niewielką zawartością węgla jest stal. Tu jest wełna stalowa. Wełna stalowa to są takie bardzo cienkie druciki wykonane właśnie ze stali, czyli głównym tutaj składnikiem tego wszystkiego jest żelazo. Wełna stalowa może się zapalić, o tym należy pamiętać. Ta jest najdrobniejsza, jaka jest w handlu, bo można kupić o różnej grubości. I tu zaraz zademonstruję, że wełnę stalową można zapalić. Ja tu ją tylko zbliżę do płomienia. No i wyraźnie widać, że wędrują po poszczególnych drucikach pewnego rodzaju takie iskierki. I transportują ciepło i reakcję podtrzymują przez pewien czas. No, gdybyście byli na miejscu, to można też popatrzeć z bliska. Zwrócić uwagę, że w niektórych miejscach powstają kuleczki,
kuleczki stopionego żelaza, czyli widać, że punktowo temperatura przewyższała 1500 stopni Celsjusza. Tu jeszcze reakcja przebiega gdzieś tam jeszcze w zakamarkach w dalszym ciągu. Tutaj w kuwecie mamy wodę z dodatkiem fenoloftaliny, która jest wskaźnikiem środowiska, a szczególnie środowiska zasadowego, w którym jest różowa, czyli barwi się na taki różowo-malinowy kolor. A tutaj, tak jak wcześniej Państwo widzieli, ukroiłem kilka kawałeczków sodu i potasu. Te metale są bardzo aktywne chemicznie, bardzo łatwo reagują, są niebezpieczne, dlatego oba przechowuje się w naczyniach, które no, raz, że są szczelnie zamykane, a dwa, są zalane zawsze jakimś płynem inertnym, który z nimi nie reaguje. Tam sód mamy w ksylenie, z kolei potas mamy w oleju parafinowym. Zaraz, jeśli chodzi o ich reaktywność, to zaraz zobaczycie, jak one reagują, jakie są różnice w szybkości reagowania. Najpierw rzucam sód. No tu mam kilka bryłek. Widać, że sód się stapia od wysokiej temperatury i po powierzchni, tak trochę na poduszce wodorowej, on nawet był mały płomień. Na takiej poduszce właśnie wodorowej one biegają po powierzchni wody. Także, tak jak wspomniałem, są niebezpieczne. Trzeba z nimi bardzo uważać. Nie wolno brać do gołej dłoni. Teraz z kolei wrzucam potas. I potas w przeciwieństwie do sodu zapala się zawsze. Także tu pod tym względem on jest dużo bardziej niebezpieczny, reaguje jeszcze szybciej. No i oczywiście można z tego wysnuć wnioski, że te metale w pierwszej grupie układu okresowego reagują coraz szybciej wraz ze wzrostem masy atomowej. Tu też widać, na jaki kolor barwi płomień potas, właśnie taki różowo-fioletowy. Tutaj też trzeba uważać z samymi resztkami i ze sprzętem, który stosujemy. Trzeba go zaraz dobrze wyczyścić i przepłukać wodą, aby nie spowodować czasem pożaru. Że chemia jest kolorowa, to chyba o tym nie muszę przypominać, ale oczywiście tu mam jako dowód kilka różnych związków. Widać, że po prostu w zależności od tego, z czego pochodzą, czyimi są związkami. Tu akurat jest dużo związków w metali. Tu mamy sól niklu, azotan niklu, tu mamy sól miedzi, octan, siarczan kobaltu, siarczan miedzi pięciowodny, sól mora, czyli to jest sól żelaza akurat dwuwartościowego, chlorek żelaza akurat żelaza trójwartościowego, tlenek żelaza Fe2O3, dwuchromian amonu, nadmanganian potasu i siarczan magnezu. Tu widać, że po prostu te związki są barwne i my różne związki barwne wykorzystujemy również do obserwacji przemian. Bo czasami w zależności od stopnia utlenienia pierwiastka możemy mieć do czynienia z różnymi zabarwieniami. Tu mam roztwór, w tych trzech próbówkach jest roztwór namanganianu potasu. To jest taka dość popularna substancja, chociaż teraz pewnie mniej niż kiedyś. Ciągle używana w medycynie. Jego roztwory są silnie utleniające, a przez to bakteriobójcze. Z kolei reakcję będę prowadził z tiosiarczanem sodu. To akurat jest taka sól. Te kryształki są pięciowodne, czyli które budują ten kryształ, to jest sól pięciowodna. Tu mam przygotowany roztwór. Kiedyś ten związek był używany powszechnie jako utrwalacz fotograficzny. Teraz stracił na znaczeniu, może w chemii został jako ważny odczynnik, ale tak
fotografii już właściwie przeszedł do lamusa. Chyba że ludzie czasami sami wywołują zdjęcia, tak jak to miało miejsce kiedyś. Tu przeprowadzę reakcję ciągle z tą substancją, z jej roztworem, tylko w trzech różnych wersjach. W pierwszej próbówce, do pierwszej właśnie z próbówek dolewam kwasu siarkowego rozcieńczonego, czyli tu będzie roztwór zakwaszony. Tu tylko właściwie dla formalności doleję wody destylowanej, czyli będzie roztwór obojętny. I tak był przygotowany na wodzie destylowanej. A tu dolewam roztworu wodorotlenku sodu. Także mamy te same roztwory, tylko środowisko kwaśne, obojętne i zasadowe. Tutaj odcieniem się może troszkę różnić, bo próbówka akurat jest trochę grubsza. Jeśli doleję tego roztworu tiosiarczano-sodu, to zaraz okaże się, jaki ma przebieg. Tutaj wyraźnie widać, akurat nalałem wysoki słup, to widać, że roztwór ulega odbarwieniu, czyli traci kolor. Tutaj brązowieje i widać, że jakiś powstaje dziwny osad. A w środowisku zasadowym zielenieje. Czyli generalnie ta sama reakcja, niby ta sama reakcja, bo główne reagenty to jest namanganian potasu, czyli utleniacz i tutaj reduktor tiosiarczan sodu, w zależności wszystko od charakteru środowiska. Tu mieliśmy kwaśne, tutaj obojętne, tu zasadowe, reakcja biegnie zupełnie inaczej, daje inny efekt kolorystyczny, co jest łatwe do wykrycia i do zdiagnozowania. Tu jeszcze jedna sprawa, przez to, że te oczyniki nalewam na oko, nie stechiometrycznie i przez to, że jest mocno zakwaszony kwasem, to nadmiarowy tiosiarczan sodu już nie ma szans przereagowania, bo nie wymieszałem i wytrąca się koloidalna siarka. Kolejną reakcją, którą przeprowadzę, będzie reakcja katalityczna, a jeśli chodzi o ścisłość, autokatalityczna. Słowo katalizator myślę, że każdemu jest znane, choć nie wszyscy wiedzą, z czym się wiąże, oprócz tego, że katalizatory są w samochodach montowane. Katalizator dla chemika jest to substancja, która przyspiesza reakcję. Jeśli chodzi o reakcję autokatalizy, to znaczy, że coś się dzieje automatycznie. I to chodzi o to, że jeśli dajemy jakiś katalizator i reakcja napędza się sama, w dalszym ciągu, czyli produkt, który powstaje, działa katalitycznie i napędza reakcję dalej, to mu wtedy mówimy o autokatalizie. Z życia codziennego znamy zapewne, chyba wszyscy znają reakcję autokatalizy, jaką jest przypalanie. Jeśli coś nam się zacznie przypalać i na przykład przywierać do patelni i stopniowo tam ulegać kolejnym stadium uwęglenia, to ta reakcja biegnie po prostu coraz szybciej. Jeśli nam się coś zacznie przypalać, to już przypala się po prostu mocniej. Tutaj akurat wykorzystam do tej reakcji autokatalitycznej wspomniany już wcześniej nadmanganian potasu, tu mam kryształki jego, i perhydrol. Perhydrol jest 30% roztworem nadtlenku wodoru. Państwo zapewne znacie nadtlenek wodoru choćby z wody utlenionej. W wodzie utlenionej też jest, tylko że tam go jest 3%, a tu jest 30%. Także stężenie o rząd większe, przez to perhydrol już jest niebezpieczny, jest żrący, niektóre substancje potrafi zapalić albo może doprowadzić do eksplozji. Także też trzeba obchodzić się z nim delikatnie. Ten proces, który zademonstruję, był wykorzystywany akurat jeszcze przy wyższych stężeniach natlenku wodoru w rakietach V2. Jak wspomniałem już wcześniej, potas barwi płomień, co mogli Państwo zaobserwować w reakcji kawałka metalicznego potasu w wodzie na jej powierzchni. Tu mam przygotowane roztwory i pokażę, że również inne pierwiastki w postaci soli barwią płomień.
Tu akurat odpaliłem palnik gazowy. Mam przygotowany roztwór siarczano-miedzi, chlorku sodu, czyli soli kuchennej i chlorku strontu. I proszę obserwować płomień. Tak jak widać, barwi płomień na taki żółto-pomarańczowy kolor. To można w domu też zaobserwować, jeśli komuś kipi zupa albo ziemniaki. Teraz siarczan miedzi. Widać, że barwi płomień na taki zielonkawy kolor. I chlorek strontu. Książki mówią, że jest to kolor karminowo-czerwony. Oczywiście te wszystkie substancje i wiele innych wykorzystuje się do fajerwerków, żeby zabarwić płomień na odpowiedni kolor. Oczywiście nie w formie roztworów wodnych, tylko samych soli. Ja tu teraz popsikam trochę zbiorowo. Nie wiem, czy uda mi się wszystkimi trzema, bo rąk brakuje. No, nawet przez moment. Tu w tym cylindrze umieszczony jest znowu perhydrol, czyli ta sama substancja, którą wykorzystałem wcześniej do innego typu reakcji. Z tym, że dodaliśmy tam do środka płynu do mycia naczyń i jeden barwnik. Tutaj mam z kolei roztwór jodku potasu, nasycony roztwór jodku potasu. Wleję tą substancję teraz tam do środka, no i zobaczycie, co się będzie działo. Ta reakcja nosi taką, no, chyba internetową nazwę pasty słoniowej. Także zobaczcie. To naczynie, które tutaj widzicie, to jest diuar, inaczej naczynie diuara, które nosi nazwę od odkrywcy. To jest pewnego rodzaju termos, tylko z tym, że jak widzicie, nie ma zakręconego korka i nie może być zakręcany korek, dlatego że wlane różne jakieś kryociecze takiego typu jak ciekły azot nie mogą być zamknięte szczelnie, dlatego że on ciągle w jakimś stopniu paruje i doprowadziłby do eksplozji tego naczynia. Ciekły azot ma bardzo niską temperaturę, bo minus 196 stopni, dlatego musi być w odpowiedni właśnie sposób przechowywany i też trzeba ostrożnie się z nim obchodzić, dlatego że no, jak ciecz o tak niskiej temperaturze może być bardzo niebezpieczny. Prawda jest taka, że ciekły azot w swoich początkach używania przez ludzkość no, zawdzięczamy dwóm Polakom jeszcze za zaboru. Znaczy w trakcie rozbiorów Polski, akurat to był pan Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, którzy w Krakowie jako pierwsi w 1880, jeśli pamięć mnie nie myli, trzecim roku skroplili po raz pierwszy powietrze, bo zapewne wiecie, że około 80% powietrza stanowi azot. Oni skroplili jako pierwsi powietrze i rozdystylowali go na składniki. Także no, dokonali tego przy wykorzystaniu dość sprytnego sprzętu, no i przez to Kraków przez pewien czas słynął właśnie z badań w bardzo niskich temperaturach, z przeprowadzania badań w niskich temperaturach. Ja oczywiście pokażę tutaj na przykładzie dwóch róż, jak się zachowują substancje biologiczne akurat, bo to są układy biologiczne. Oczywiście, jak widać, ten ciekły azot cały czas wrze. Dla niego ten styropian jest gorący. Ciągle tu się gotuje, mimo że temperatura jest bardzo, bardzo niska. Róża, jak widać, jest jeszcze bardziej dla niego gorąca. On jeszcze bardziej gwałtownie wrze. Oczywiście schładzając przy okazji ten kwiat.
Oczywiście pewnie wiecie o tym, że różne procesy biologiczne w bardzo niskich temperaturach ustają i właściwie przebieg jest bardzo mocno ograniczony lub właściwie zahamowany. Dlatego w ciekłym azocie przechowuje się też różne próbki biologiczne. W tak niskiej temperaturze mogą być przechowane nawet długimi latami i nic im się złego nie dzieje. Oczywiście odmrożenia są bardzo niebezpieczne, powodowane przez ciekły azot i inne tego typu kryociecze, dlatego też trzeba być ostrożnym. Podobnie jak oparzenia mogą powodować właśnie albo zaczerwienienie, czyli to tak jak przy oparzeniach pierwszego i drugiego, trzeciego stopnia, czyli najpierw zaczerwienienie, później pęcherze, a w kolejnym stadium martwice tkanek. Także trzeba być ostrożnym, zresztą leczy się bardzo podobnie, zarówno oparzenie, jak i odmrożenie. Jak właściwie proces wrzenia tutaj przy tej róży ustaje albo tak wyhamowuje bardzo mocno, to znaczy, że dobrze zamarzła. No i widać, że róża wygląda trochę jak z bajki. Wiele dziewczyn, jak to widzi tu u nas na miejscu, to oczywiście taką różę chciałby zabrać do domu. Niestety ona się rozmraża z biegiem czasu, no i później oklapnie. Teraz pokażemy bardzo spektakularne zjawisko, które no, pokaże parę przechłodzoną. Czyli po prostu wytworzymy dużą ilość mgły wodnej, czyli takiej, jaką znamy, z wykorzystaniem właśnie ciekłego azotu. Wiemy dobrze o tym, że para wodna jest powszechna i tutaj w powietrzu sobie krąży. Oczywiście nie chodzi mi o mgłę wody, którą obserwujemy nad garnkiem gotującej się wody czy nad czajnikiem, tylko chodzi mi o parę, taką stricte parę, czyli wodę w stanie gazowym, która jest tu w powietrzu, ale dla nas jest niewidoczna. My spowodujemy jej kondensację, czyli spowodujemy to, że ona się wykropli, tworząc taką zawieszoną mgłę. Oczywiście, żeby to zjawisko było bardziej widoczne, to my wykorzystamy jeszcze wrzątek, czyli po prostu, żeby produkcja pary była zintensyfikowana. Pokażemy coś na zasadzie walki żywiołów, bo ciekły azot ma prawie minus 200 stopni Celsjusza, natomiast wrzątek ma około plus 100, czyli mamy 300 stopni tutaj różnicy. Także różnica jest spora i zaraz zobaczycie, co się będzie działo. No to my. Wszystko trzeszczy. Zmraża wodę niestety. Teraz pokażemy bardzo ciekawe doświadczenie. To jest rozkład termiczny dwuchromianu amonu. Jest to o tyle ciekawa substancja, że jest to związek metalu chromu i zresztą też patrząc w szczegóły związek potasu, czyli dwa metale. Wzór to jest NH4 dwa razy wzięte CR2O7. Tworzy takie bardzo ładne pomarańczowe kryształki. Kiedyś dwuchromiany były powszechnie stosowane w laboratoriach chemicznych. Starsi ludzie, którzy mieli do czynienia z laboratorium, to pewnie pamiętają taką ciecz o nazwie chromianka, która była bardzo dobrą cieczą do mycia silnie zabrudzonego szkła. Ze względu na niestety toksyczność tych chromianów i w ogóle związków chromu, ale szczególnie na wysokich stopniach utlenienia, tak jak ten związek, te związki są rakotwórcze. Dlatego należy się obsługiwać z nimi ostrożnie i też pilnować się w ich użytkowaniu. Jeśli chodzi o ten związek, to można go doprowadzić do reakcji rozkładu, którą jak się zapoczątkuje, ona przebiega dalej automatycznie sama. Ja do tego rozkładu wykorzystam szklaną bagietkę, rozgrzeję ją do czerwoności,
i końcówkę wetknę w tą kubkę, no i zobaczycie, co się wtedy będzie działo. Już niestety jedno ciekawe doświadczenie z wykorzystaniem tych trzech substancji. Jedna to jest azotan potasu, czyli teraz mówiąc azotan 5 potasu zgodnie z obecną nomenklaturą, po staremu i obecnie także jeszcze ciągle używane saletra potasowa. Kolejny składnik to siarka i węgiel czerny. Także z tych trzech substancji powstaje pewna mieszanina, która została odkryta już kawał czasu temu. Chyba około 1000 lat już będzie miała. Proch czarny. Proch czarny zwany dymnym. No, sami zapewne wiecie, że ten wynalazek zmienił oblicze świata, oblicze ludzkości, wielu wojen. No, niestety przysporzył się też do śmierci wielu. Ale jak to z różnymi ludzkimi wynalazkami bywa. Proch czarny, podobnie jak inne prochy, nie jest materiałem wybuchowym w ścisłym słowa tego znaczeniu, chociaż oczywiście jest zaliczany do tej kategorii, ale jest materiałem miotającym. Bo jeśli chodzi o materiały wybuchowe, dzieli się na trzy podstawowe grupy, to prochy wszystkie należą do materiałów miotających. Same z siebie nie eksplodują, po prostu miatają, jak sama nazwa wskazuje, ogniem, dając duże objętości gorących gazów, ale oczywiście zamknięte w jakimś mocnym naczyniu, pojemniku, powodują jego eksplozję. Inne rodzaje materiałów wybuchowych to są materiały kruszące, tak jak typu trotyl choćby, i inicjujące, które potrafią przez swój szybki wybuch inicjować do wybuchu inne materiały. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność. Niestety na zajęciach wirtualnych na żywo to wygląda zupełnie inaczej. Pewnych odczuć nie możemy w tej formie Wam przekazać, ale miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się już w normalnej formie i to będzie miało zupełnie inny przebieg. Dziękujemy ślicznie i życzymy dużo zdrowia.